Drodzy panowie, dzisiaj odkryłem niezwykłą rzecz. Po raz kolejny w swoim życiu odkryłem coś niezwykłego. Moje dzisiejsze przemyślenia, wpierw teoria. Teoria jest taka, to co odkryłem dzisiaj, że prawa natury są ważniejsze od tego, co my chcemy. To znaczy, jeżeli nam się wydaje, że jak wyskoczę z balkonu, pomacham rączkami, to polecę, to nic z tego, spadnę na dziób, sobie zrobię krzywdę albo się zabiję. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli wpadnę na pomysł, że wsadzę dwa paluszki do kontaktu i pobiorę trochę energii elektrycznej, żeby się lepiej czuć, nic z tego, szlak mnie trafi. Kochani, prawa natury są ważniejsze od naszych chęci. I jeżeli tobie się wydaje, młody człowieku, że tobie się uda pokonać prawa natury, to informuję cię, że nic z tego, one rządzą także tobą. I teraz uwaga. My wiemy bardzo dużo o budowie silników, o budowie atomu, o budowie ciała człowieka. Wiemy bardzo dużo o budowie statków, ale nie wiemy, bardzo niewiele wiemy o tym, jak my działamy, jak my ludzie działamy. Ta natura stworzyła nas w jakiś sposób, to znaczy przeżyli tylko ci, którzy się dostosowali do praw natury. To znaczy, gdyby twój pradziadek nie zachowywał się w taki sposób, jak się zachowywał, to twój pradziadek nie byłby powołany na ten świat. A twój dziadek też by się na świecie nie pojawił, twój tata też nie i ty też nie. I dlatego oni po kolei się zachowywali w sposób taki, żeby ten gatunek przedłużyć. I twoim, drogi młody człowieku, twoim naczelnym celem, po co istniejesz na tym świecie, to jest przedłużyć gatunek. I wszystko, co będziesz robił w swoim życiu, będzie służyło temu, abyś przedłużył albo swoją linię, albo gatunek homo sapiens. Dlatego niech ci się nie wydaje, że ty możesz być ponad to wszystko. To znaczy, jak spotkasz samiczkę tego samego gatunku homo sapiens, to ona cię zauroczy do tego stopnia, że stracisz rozum w pewnym momencie, nie na długo, na kilka sekund stracisz ten rozum i przedłużysz gatunek. I kochany, nie ma innej możliwości, żeby twoje nazwisko, twój ród przetrwał, tylko w ten sposób, że na chwilę ci odbierze rozum. Bo gdybyś był rozumny, to byś postępował trochę inaczej. Czyli korzystał z praw, które natura stworzyła po to, abyś ty miał sens i cel w życiu. I dlatego informuję cię, moim prawem natury jest poinformować cię, że jeżeli chcesz polecieć, to należy wziąć lotnię. Jeżeli chcesz pobrać energię z gniazdka, to należy podłączyć żarówkę i oświetlić sałatę w szklarni, żeby wyrosła, i stąd możesz pobrać energię. I dlatego cię informuję, że jeżeli chcesz skorzystać z czegoś takiego, co się nazywa szczęście i miłość, to ma być zgodne z twoim celem i sensem istnienia. Ja wiem, że to jest bardzo trudny filmik, ale to jest wstęp do drugiego filmiku, który kiedyś nakręcę, i on będzie o tym, jak prawa natury rządzą kobietami, bo nami rządzą w bardzo prosty sposób, poprzez testosteron i poprzez wazopresynę i dehydroepiandrosteron, ale to później. Na razie, kochany, żebyś wiedział, po co zostałeś powołany na ten świat, po to, żebyś ten gatunek przedłużył. I niezależnie, co będziesz robił, to będzie zgodne z naturą. Życzę ci powodzenia.